Oraz pola od mistrza.
48 kilometrów. Pułkownik przygranicznika do Szczyba. Szafer Marzena. Łukowska Paulina i Boźniewa. Zapraszamy. Pan wiceprezydent, bo tak chyba trzeba tytułować, tak, ale... Pierwszy zastępca prezydenta miasta Siedlce, Marta Sosnowska. Teraz, no jesteśmy na fajnej imprezie Mistrzostwa Polski Kickboxingu. To co wiem, bez waszego wsparcia po prostu to by się nie odbyło. Czyli dość spore pieniądze zarząd miasta przeznacza na rozwój sportu.
Potwierdzam to jak najbardziej. Władze miasta Siedlce i radni miasta od lat priorytetowo traktują wszystkie zagadnienia sportu. Sport w naszym mieście coraz bardziej się rozwija. Jesteśmy tego bardzo świadomi, bo mamy bardzo dużo młodzieży, ponad 15 tysięcy jest młodzieży. Także cały czas przygotowujemy dla tej młodzieży bazę, żeby mieli gdzie rozwijać swoje zdolności, swoje talenty, żeby aktywnie spędzali czas. Bo ja rozumiem, że to jest nie tylko chodzi o to, że tu są Mistrzostwa Polski, oczywiście jest to promocja waszego miasta, ale że to przede wszystkim ma na celu to zachęcenie młodzieży do spędzania wolnego czasu inaczej jak gdzieś tam w parku czy pod budką z piwem. Jak najbardziej, jest to promocja naszego miasta, jest to ogromny zaszczyt i radość, że te mistrzostwa pod kierownictwem pana Wojciecha Góreckiego odbywają się w mieście Siedlce. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, z czego się bardzo cieszymy i cieszę się również jako kobieta nadzorująca sport w naszym mieście, że wielu uczestników do nas tutaj nasze miasto skupiło, bo tak jak wiem, że z 49 klubów ponad 200 osób, w tym są również kobiety, co mnie bardzo cieszy, ale jednocześnie troszeczkę im współczuję. Trudno, ale jest to aktywna właśnie forma spędzania czasu i przede wszystkim dla mężczyzn. Dzisiaj tyle słyszymy różnych złych rzeczy. Dobrze, że młodzi ludzie właśnie tą energię spożytkowują w takim dobrej mierze, a nie gdzie indziej. Panie prezydent, może rozmawialiśmy wcześniej trochę o planach Siedlec. One, to co słyszałem od pani, są dość takie szerokie, że w najbliższej przyszłości chcecie jeszcze więcej zainwestować w sport. Przed władzami miasta i radnymi miasta Siedlce są ogromne wyzwanie. W tej chwili budujemy stadion na 8 tysięcy miejsc. Już kończy się koncepcja sali widowiskowo-sportowej, a na ukończeniu już jest koncepcja akwaparku. Właśnie, pisze tutaj za mną, z tyłu jest napis, że chcecie też być tym tak zwanym satelitą Euro 2012 w piłce nożnej. Czy to jest rzeczywiście poważne? To jest jak najbardziej poważne, do tego bardzo poważnie od początku podeszliśmy. Jest to ogromne dla nas wyzwanie i cały czas dążymy, żeby do tego celu Euro 2012, zgodnie z tym hasłem czekamy na Was w Siedlcach, dojść. No, tego Wam życzymy jako Sport Klub i dziękuję. Ja bardzo dziękuję i zapraszam zawsze do miasta Siedlce. Jest to miasto przyjazne, a przyjazne dzięki wspaniałym mieszkańcom. Dziękuję.